te dwa przedsięwzięcia we współpracy z tymi gminami z jednej strony pozwolą nam stworzyć nowe miejsce zakładowi aktywizacji zawodowej, wyprowadzając naszego szpitala w Branicach w nowe miejsce, zaakceptowane przez szefów zakładu aktywizacji zawodowej, jak i samych pracowników, oraz wspólnie z gminą Głuchołazy budowę nowej sieci ścieżek rowerowych na Górze Parkowej. Ta duża kwota dofinansowania dla gminy Branice, 450 tysięcy złotych, no to jest konsekwencja decyzji o przeniesieniu Zakładu Aktywności Zawodowej do Lewic, do budynku po dawnym przedszkolu, który dla celów wykonywania zadań pracowników w ramach środków wspierających aktywność zawodową osób niepełnosprawnych będzie tam przygotowana, przesuwana. Przy okazji także okolica i Lewice same uzyskają możliwość zorganizowania świetlicy wiejskiej. Bardzo dobra inicjatywa i cieszymy się bardzo, że to zadanie będzie realizowane przy zaangażowaniu, współfinansowaniu także ze środków europejskich samego tego remontu i dostosowania do potrzeb.